dobry. Nie, nie, nie. Dzisiaj nie witam się kawą. Bukietem kwiatów. Poszarpanym. Nie no, szczypiorek. Słuchajcie, będę zaraz robić śniadanie. Tak. Dzisiaj nie będzie za początku dnia od kawczana. Będzie śniadanie. Co? Trzeba jeść. No nic specjalnego tutaj się nie szykuje. Ale. No chleb jak chleb. Dalej jedziemy z serkiem. Ogórek. I rama. To akurat kupił mój brat. Pewnie się skusił na ten napis 100% naturalne składniki. I jego czytanie na tym się skończyło. Ja tutaj jakby czytałem ten skład. No, jest trochę lepszy niż od standardowej, no wiadomo. Ale tak. Oleje i tłuszcze roślinne 75%. 45% rzepakowy, palmowy. Woda, maślanka, mleko, sól, emulgator, naturalny aromat, kwas mlekowy, witaminy A i D. No. Czyli można powiedzieć, że jeszcze pozostawia wiele do życzenia. No to może byłoby lepsze masło, ale to jest też różnie z tym masłem. Wiem po sobie. Zazwyczaj to trzeba wstać, chociaż na chwilę wyciągnąć, żeby to potem to smarowanie było lepsze, jak nie to skrobanie zostaje tylko. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to dla mnie to też jest zawsze problematyczne, takie prawdziwe masło, bo mówię, ja nie lubię tego skrobać, zanim to się tam lekko namięknie, że tak powiem, no to też czasu się schodzi, a ja już bym coś tam działał, tak, że wiecie. Różnie z tym bywa, nie zawsze się chce, człowiek też jest leniwy. Kobieta już pracuje. Zaraz po śniadaniu to ja idę na fitness, bo tam suszara stoi. No i między 12 a 15 ten majster od piekarnika ma być. Jestem bardzo ciekaw. Co to będzie? No co, no po prostu przywiezie pewnie drzwiczki całe te, wykręci i wkręci nowe. No ale to nie zmienia faktu, że tamte też pewnie są przyklejone na ten klej. Czyli beznadzieja. Bo może być powtórka z rozrywki, a nawet może stać się gorzej, bo tym razem może się okazać, że nie zostaną mi w ręku, tylko upadną, nie? No i tak, to powiem wam, że pochmurnie jest, ale jak rano wstałem, jakie było słoneczko, rozsuwam te roletki, tak, kurczę, wiosna, no po prostu wiosna, ale znowu naszło. I to w sumie w bardzo krótkim przeciągu czasu. 4 stopnie. Także nie, no nie jest najgorzej, ale ogólnie rzecz biorąc, nie jest to miła pogoda. Nie mam wielkich planów, na popołudnia gdzieś tam skoczę, pewnie wrócę bardzo późno, więc nie wiem jak z tym vlogiem dzisiaj, czy uda mi się go zakończyć po prostu dziś, czy trzeba będzie go rozdzielić tak jak z weekendu na 2 dni. No zobaczymy, niczego nie zakładam, wiecie, to nie są pisane scenariusze, tylko nagrywamy gdzieś tam proste życie, więc... Będzie jak będzie. Miałem wyskoczyć na zakupy, ale późno wstałem. I teraz tak, musiałbym teraz lecieć na biegu, żeby przed tym majstrem i w ogóle. To nie chcę się na biegu. Po majstrze, no to już będę wychodzić tam, gdzie jestem umówiony i właśnie do tych godzin późnych, co mnie nie będzie. No to tak wiecie, no to słabo. No to dzisiaj już sobie chyba odpuszczę, zwłaszcza, że ja tutaj wszystko mam. Bardziej to myślę, żebyś kupić jakieś warzywo, bo tak naprawdę został mi tylko szczypiorek i ogórek. Nie mam żadnego pomidora ani pomidorków. Chciałbym kupić jakieś owoce, bo tak, został mój smutny banan, którego dzisiaj trzeba zjeść, bo już zaczyna robić się brzydki. Więc dzisiaj będzie jedzony na pewno. No także mówię, głównie to owoce, warzywa. Może bym dokupił jeden rodzaj wędlinki, jakiś ser. Nie wiem, może ziemniak na jakiś obiad. No nie wiem, muszę pomyśleć. Ogólnie rzecz biorąc, może na weekend zaproszę kuzynkę, to jakby miała zamiar wpaść, to wtedy by takie większe zakupy się przydały, bo może by jakiś obiad zrobił, nie wiem, kotleta uklepał, ziemniaki ugotował. Albo zrobił właśnie taką sałatkę, bo my z kuzynką uwielbiamy takie sałatki. Więc żeby kurczaczek, sałatka, w której jest dosłownie wszystko i my jesteśmy szczęśliwi, więc nie wiem, czy po prostu nie pójdę w ten temat. Zobaczę, jak będę się już umawiał z kuzynką, na co ona by tam miała ochotę, ewentualnie w co miałbym uderzać, to wtedy się zrobi i będziemy działać. No, dobra, biorę się za śniadanie i się zaraz łączę.
Zestaw startowy już jest, więc nie ma na co zwlekać, tylko trzeba iść zajadać. To już jestem po robocie. Poprasowany. Zrobiłem też sobie, że tak powiem, siłownię z odkurzaczem. Bo ja zawsze po prasowaniu widzę ten majdan. A teraz jest kawczan czarny i czekoladki sztuk dwie. Będzie deserowo. A czemu by nie? No a tak to wam powiem, że chce mi się już nic, kurczaczki, czekam na tego majstra, w sumie już za niedługo, znaczy powinien być, no tak od 12 ma być, więc chciałbym, żeby przyjechał na 12, zrobił co ma zrobić, podziękuję, pożegnam i z głowy, a tak to boję się, że to będzie przed 15, potem mu się trochę zejdzie i to dla mnie stratny czas, bo tak jak mówiłem, ja dzisiaj do godzin późnych wieczorowych nie będziemy w domu. Nie wiem, czy wy słyszycie, ale tutaj po prostu jeździ banda idiotów. To, co oni tutaj wyprawiają, ja to się dziwię, że tutaj nie ma jakiegoś patrolu, albo nie wiem, jakiś fotoradar postawić, bo już się zaczyna, trochę słońca wyszło i wariują, po prostu z piskiem ruszają, z piskiem hamują, w ogóle tak szybko jeżdżą po tej ulicy, a tu co chwilę są pasy. Po prostu, a jak się zacznie ciepło i motory wyjadą, powiem wam tak, ja to mówię z czystą świadomością, nawet nie wiecie, jak ja klnę ich tutaj w okresie letnio, znaczy tak wiosna, lato, przez to jak jeżdżą na tych motorach. Raz, że to jest huk i pierdzenie, to dwa, oni tutaj nie jeżdżą, to jest zapieprzanie, po prostu. Jest, powiem, tutaj jest jedna taka długa właśnie ta ulica, no i wiadomo, w godzinach takich już bardziej nocnych, typu 22 w lato, no to tutaj no nie ma takiego ruchu jak teraz, tak, że nie wiem, autobus za autobusem i samochodów 1 200 000, więc oni po prostu sobie tutaj robią, nie wiem, czy tor, czy cokolwiek, tak samo wyjeżdżają te samochody przerabiane, tłumik jak odpali, to oprócz pierdzenia i hałasu to nic nie słychać. Jedzie i dodaje tego gazu i w ogóle, a tu wiadomo, okna często potwierane, coś tam. O Jezu, no i po prostu jest majdan, jest po prostu jeden wielki huk, majdan i mnie to zawsze denerwuje. Tak samo, ja wiem, że to w sumie ich do tego zobowiązuje ustawa i w ogóle, ale na przykład straż pożarna w nocy, pierwsza w nocy,
jadą na jakąś interwencję. Ulice puste, a oni jadą ze sygnały. I wiecie, ty masz okna potwierane czy coś. Ja to kiedyś się w ogóle przebudziłem taki, wiecie, śnięty, co to się dzieje. I przerażony, bo mówię, światła widzę, odbijają się, wyje ta syrena. Wie to u mnie czy co? Czy tu gdzieś w bloku? A oni sobie po prostu jechali. No, ale tak człowieka to po prostu wybudza, nie? A ja myślę, że mogliby sobie darować o pierwszej czy o drugiej w nocy włączanie tej syreny. Same światła wystarczą, bo to i tak jest pusto. Po prostu w nocy masz pusto, wiadomo, tak? Więc no, to mnie zawsze drażni. Ale też wiem i z doświadczenia swoich znajomych, i gdzieś tam w rodzinie się są sytuacje, że ktoś kiedyś kupował mieszkanie, można powiedzieć blok trochę tak na odludziu, spokój, wychodzisz na balkon, widzisz, nie wiem, las, zieleń czy cokolwiek. A rok, dwa mijają i stawiają im blok, czy jakieś inne cholerstwo, więc teraz tak naprawdę nie ma dobrej ucieczki. Tak samo ludzie w domkach, gdzieś kupują sobie działeczkę, stawiają domek, nie wiem, są pierwsi, drudzy, trzeci, gdzieś tam w tym obrębie spokój, ale za chwilę wszystko tak się robi tam przeludnione, że to nie da się tak po prostu, więc... Wisi nade mną to miasto. A propos miasta. Dostaję dość często pytania, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz. Ja na razie jakby nie poczuwam się do udzielania takich informacji, bo nie, no, za wcześnie, no, nie znamy się jeszcze i w ogóle dajcie mi czas. Jak strzeli 1000 subskrybentów, to wtedy będę się poczuwał, tak? Dobra, no już mam ten. Na razie, no mówię, to jest jeszcze dość prywatna sprawa. To, czym ja się zajmuję, to uwierzcie mi, że ja nic specjalnego w życiu nie robię. Nawet żal poruszać tego tematu. Gdzie mieszkam? Bardzo bliska okolica Warszawy. 9 minut samochodem jestem w Warszawie. Także... Nic specjalnego, naprawdę. Dobra, to co, ja się biorę za to kawkę. Czekam na pana majstra i zapytam się go, czy te drzwi też są klejone. A pewnie są, no bo skoro czekali tyle czasu, to nie wiem, czy oni je dla mnie kleili dopiero, czy co. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to porażka. No jestem zawiedziony tym piekarnikiem. A zwłaszcza, że mam jeszcze z tego płytę indukcyjną piekarnik. Ale mam okap z Amiki, słuchajcie. I ten okap to jest stary jak świat. On jest jeszcze ze starej kuchni. Bo... Szkoda było mi tej szafki, co jest właśnie pod nią okap, bo żeby był taki fajny, wysuwany okap, to tam w szafce trzeba byłoby wyciąć dziurę i tam wsadzić ten okap. I mi szkoda było tej szafki, bo kuchnia mała, wolałem to miejsce zagospodarować właśnie na szklanki. Zdecydowanie bardziej się to przydaje niż na ten okap. I tak powiesiliśmy ten podlatowy stary okap, żeby po prostu ten filtr węglowy wyłapywał ten tłuszcz. Tylko tyle. Bo tak naprawdę tam nie ma żadnej rury, która ciągnie do jakiegoś wyciągu czy coś. Więc tak to. I ten okap z Amiki działa. No nigdy nic się nie działo. No tutaj taka porażka z tym piekarnikiem. No po prostu żenuła. Ale potem powiem wam, że tak troszeczkę się zagłębiłem w temat tej firmy i mają kiepskie opinie. Ja przed zakupem, przyznaję się, nie. Poleciałem tak naprawdę na cenę. Bo zdecydowanie dużo tańsze mieli... czy te piekarniki, czy mikrofalówki do zabudowy, niż na przykład tak jak ja uwielbiam, czy Electroluxa, czy Boscha produkty, no ale tam strasznie drogo to wszystko wychodziło i tak powiem wam, że no, no coś za coś, nie? Ale jakby nie przypuszczałbym, że nie zdążą strzelić 2 lata, a tutaj drzwi od piekarnika się odkleją, no to wiecie. No i tak poczytałem te opinie, to nie za dobre mają. Ludzie nawet piszą, że odkurzacze się szybko psują. No cóż, jak to mówią, biednego na tanie nie stać, nie? Trzeba to wziąć i przemyśleć, no. Ale na razie chyba nie będę zmieniał piekarnika, mam teraz inne priorytety. Więc jak zamontuję te drzwi, to mam nadzieję, że ten klej na razie przez kolejne 2 lata ewentualnie wytrzyma i że tam nic się nie stanie, nie? Taka ciekawostka. Dobra, popijam kawkę i wasze zdrowie. Siadam na łóżko, bo mi tu wieje od spodu, bo oczywiście standardowo mam rozszczelnione okno, żeby tylko świeże powietrze wpadało. I tyle. I do za chwilę.
usiadłem troszeczkę tak do komputerowo notesowych spraw. Dopijam już zimną kawę, ale szkoda mi wylać, więc ją dopiję do końca. Ale siedzę tutaj sobie, działam swoje, robię, dzwoni koleżanka i tak mówi: Jadczuś, czy ty siedzisz? A ja siedzę. Jadczuś, bo oni tak od nazwiska taki skrót, wiecie, taką ksywkę mi zrobili, nie? Ja mówię, no siedzę, a co jest? I takim uruchomiła ten tekst oczywiście wulgarnym słownictwem i w ogóle, bo to jest taki człowiek, który średnio przepada za ludźmi, po prostu. Ona jakby tak trafiła, nie wiem, do jakiegoś zawodu komornik, to byłaby mocno skuteczna i nie miałaby z tym problemów. Mówi, ty, oni już stoją do cukierni po pączki. Mówi, wiesz jaka tu jest kolejka? I ciśnie, i wiadomo jakie słownictwo. Ja w ogóle mówię, ale mówię, dobra, no nie denerwuj się. Mówię, no stoją, to niech sobie stoją, no. Kupią te pączki, będą szczęśliwi. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to śmieszne, bo mamy dzisiaj wtorek. Już stać po pączki. No nie wiem. Coraz bardziej mnie zaczyna, że tak powiem, śmieszyć taka sytuacja właśnie, jak ktoś, nie wiem, coś rzucą w sklepie i nagle wszyscy tak się rzucają, wyrywają sobie, przerzucają w te i nazad i w ogóle. Tak jakbyśmy mieli, nie wiem, może takie czasy, jak ja się rodziłem, to były te lata 90. No, że być może jeszcze no, nie wszystko w sklepach było. No nie było, no bo zresztą mój ojciec też gdzieś tam w Warszawie stał po Pampersy. Więc wiecie, teraz mamy przesycony rynek, wręcz bym powiedział, wszystkiego jest za dużo. I promocja goni promocją. No, ja też przeglądam co i róż gazetki z Biedronki i widzę, że na przykład, że nie wiem, mój płyn ulubiony jest w promocji, albo że tutaj fajne mięso jest w promocji i też już mógłbym lecieć, mrozić coś tam, ale to nie ma najmniejszego sensu, bo za chwilę, za 2-3 dni znowu będzie to w promocji. Więc to naprawdę, to by było mi szkoda zdrowia, ale tak ludzie teraz mają, że jakby od razu jest taki przepych, że jak coś tam tani czy coś, to od razu się wszyscy rzucają w ogóle. Tak jak, nie wiem, potrafi być transmisja z nowo otwartego sklepu z elektroniką. No jest to samo, po prostu, jak mają być super jakieś ceny, albo laptopy czy cokolwiek o połowę tani, to tam są po prostu chmara ludzi, wszyscy się tak rzucają, jakby, nie wiem, nigdy w życiu czegoś nie mieli. No, także przeraża mnie to. Zdecydowanie wolę swoje nędzne życie i cieszyć się małymi rzeczami, niż miałbym sobie tak dogadzać, że ten, nie, to w ogóle nie tego. No, ale miła sytuacja, no stoją już po pączki. To, nie wiem, idziecie też? To weźcie mi tam kolejkę, zarezerwujcie, to nie wiem, napiszcie mi, za kim mam stać, to przyjdę tam w środę wieczorem i stanę za tobą. Nie no, oczywiście ja sobie robię wiadomość. No ale taka śmiechowa sytuacja, no nie można powiedzieć, że nie. Dobra, słonka, idę dalej, tutaj sobie porobię. Mam już częściowo film dla was zmontowany. Teraz jeszcze tylko będę chciał sobie jeszcze coś porobić. W ogóle, cały czas koresponduję z wami w komentarzach. Fajnie mi się z wami pisze. Kurczę, żal, że ja potem muszę wyjść w ogóle i to odpisywanie znowu nie będzie na bieżąco. Bo widzę, że z niektórymi z wami to jakby daje się pisać fajnie na bieżąco i to mi się bardzo podoba. Może sobie pożartować, porozmawiać. No, miło, wiecie. Można było powiedzieć, obcy ludzie, a gadają. Zresztą ja powiem jasno, gdybym, nie wiem, miał gdzieś jakieś spotkanie z wami, byśmy się umówili na kawie czy coś, ja wam daję 110% racji, że miałbym o czym z wami rozmawiać. Ja w każdym towarzystwie znajdę temat. Zresztą ktoś kiedyś mi powiedział, że jestem jak kameleon. W każdej sytuacji potrafię się odnaleźć. No, coś w tym jest. A jakoś tak wyszło. Nie wiem, czy to z mleka matki, czy to się gdzieś potem wykluło. Ciężko powiedzieć, no. Ale ogólnie rzecz biorąc, dobrze mi się z wami koresponduje. Jak mam możliwość odpisywania na bieżąco, to jestem wtedy w ogóle happy, bo wiem, że wy nie czekacie, że to też tak nie wygląda może olewczo. Jezu, on nie odpisuje czy coś, nie? No ale niestety, no tutaj od 1 marca będę mało dostępny, bo już gdzieś tam w tej firmie będę na jednym pełnym etacie i w ogóle, ale ta firma jest taka dość wciągająca, w sensie, że jak już zacznę pracę, to bite 10 godzin to mi nie będzie. A jak wrócę, to jak dam radę dotrzeć do domu sam, to o własnych siłach, to będzie dobrze, nie?
No, ale to tyle z narzekania. Kończę robotkę, odpisuję wam dalej, bo tutaj widzę, co chwilę się pojawia jakaś wiadomość. Fajne informacje, możemy się fajnie powymieniać. Podoba mi się to. No i tyle. To do potem. Halo, pani majster. Gdzie pan jest? Nie ma pana majstra. No chodź, panie. Coś się nie śpieszy. Szkoda, bo żebym sobie wyszedł i do wieczora by mnie nie było. Byłbym załatwiony, a tak to kurczeczki pieczone. A tak w ogóle to tam mandżur stoi, gdyż zmywara czeka na wyładowanie, a mi się nie chce. No po prostu mi się nie chce. Stawię to dla brata. A co to? Nie tylko ja tam wsadzam, nie? Ja wstawiłem. Jest okej. Oczywiście, a jak? Kurczaczki, no panie serwisanci, gdzie pan jesteś? Kurczę. No mam nadzieję, że niebawem przybędzie. Bo bym chciał mieć załatwione. Boże, wiecie co? I ona tak na mnie patrzy i tak jedz, a ja nie. Wystarczy, już się było. No nie ma, że woli, kurczaczki pieczone. No i nic to, w takim razie idę dalej sobie siedzieć. Miałem coś poczytać, ale znając życie, jak ja wezmę książkę i przeczytam, nie wiem, stronę, dwie, trzy, to wtedy akurat on przyjdzie, ja będę musiał się oderwać. To nie jest przyjemne. Żeby nie było. Dobra, lecę. Ta-dam! Mam już drzwiczki zamontowane. Wszystko działa tak jak trzeba. Pan serwisant zapewnia, że drugi raz nie jeździ do takiej samej usterki. Czyli jak naprawiał komuś x czas temu, to że one jakby drugi raz się nie odklejają. Podobno teraz są lepiej zrobione. Może to jest po prostu kwestia tego, że fabrycznie wychodziły słabe, no i dlatego tak się działo, jak się działo. No, grunt, że jest, Janusz zadowolony i tym samym żegnam się z wami. Dziękuję za mile spędzony dzień. Pamiętajcie, proszę, do zobaczenia.